Zwariuję. Myślę, że wczoraj troszkę pochybało sobie Śnieżkiem. To tyle. Niestety nie. Mietek już musi być cały zasypany. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little mountain. Siemanko. Pamiętacie wczoraj? Byłem też tutaj. Nagrywałem timelapsa z boiska. Były ładne chmury. Była zielona trawka. Było w miarę spoko. Wiecie jak jest dzisiaj? Tak jest dzisiaj. Kamera stała tam wczoraj. I filmowała wszystko to. I tak dzisiaj wygląda boisko. Czy ja mieszkam na jakimś biegunie zimna? Czy u was też wszędzie jest śnieg? Dzisiejszy vlog. Oj, dzisiejszy vlog chyba będzie jeden z najsłabszych póki co. Mam strasznie dużo roboty i będę siedział cały dzień przed komputerem. Całe resztę dnia, bo już jest 13. A potem jeszcze o 18 jedę do fryzjera, bo przecież jak ja wyglądam, jak jakiś jaskiniowiec. Kurczę, tyle. Nie mam tematu na dzisiejszy vlog. Jeżeli dzisiejszy vlog będzie krótki i będzie słaby, to od razu wam mówię, mega was przepraszam. Wercia jasna. Byłem właśnie w sklepie, kupowałem mięsko i banany. I co? Trzeba było zapłacić. A Kubuś co? A Kubuś nie ma ani karty, ani gotówki. Bo żona wzięła. Tak więc cudownie. Dziękuję ci, Madziu, że nie oddałaś mi mojej karty. Znowu. No, a dzisiaj Mercedes wygląda już tak. Śnieg, zimno, zima. Po co myśmy tu wracali? A, na święta do rodziny. Moja mama jedzie gdzieś samochodem swoim, więc nie mogę wziąć jej samochodu. Muszę wziąć Mieszka, żeby pojechać do fryzjera. A żeby pojechać do fryzjera, muszę go odśnieżyć. I tutaj przerywamy dla Państwa ten program z dwóch ważnych powodów. Numer jeden, jak moja fryzura. A po drugie, pokazywanie naszego życia, jak jesteśmy w domu, nie ma żadnego sensu. Bo tutaj nic się za bardzo nie będzie działo. Przynajmniej dopóki nie zaczniemy serio coś budować w wanie, pokażę nam coś innego. Mam jeszcze mnóstwo materiału, które nam zostało z czasów, kiedy byliśmy w Hiszpanii, miesiąc, półtorej temu, a którego nie zdążyliśmy opublikować, bo zaczęliśmy kręcić codzienne vlogi. Więc dopóki nie zaczniemy robić czegoś w konkretnego wanie, będziemy wam pokazywać przebitki z tego, co się działo kilka tygodni temu, jeszcze w Hiszpanii. A czego jeszcze nie widzieliście. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Siemanko, szybka ciekawostka. Maciu, wiesz o co chodzi? Nie mam zielonego pojęcia, jaką ciekawostkę chodzi. Chodzi o tutaj, za okno wystał kamenkę. O te folie wszystkie. Jest strasznie dużo takich pól właśnie okrytych foliami i jak się okazało, są to warzywa i owoce, które hoduje się tutaj na południu i trafiają one później do supermarketów w północnej Europie. Dokładnie, czyli tutaj hodują warzywa, które potem idą na eksport. A warzywa w Hiszpanii są jakie? Strasznie drogie. I wcale nie jakieś super. Także brawo za logikę. Dzięki Hiszpanii za pyszne warzywka i owoce. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. Maybe in our world here, there lives a happy little mountain. Znaleźliśmy jakiś parking, ciekawe miejsce. Znaczy. Znalazłam plażę z barem, który ma toalety i prysznic. Jedziemy tam? Tylko, że kilka kilometrów jest off track. Thank you.
dajcie znać, czy taka opcja może być. Czy możemy pokazywać wam nasze starsze materiały z Hiszpanii, których jeszcze nie użyliśmy. I ewentualnie dokleić czasami jakiś filmik z teraz. Albo opowiedzieć coś o tym materiale, którego wtedy nie opowiedzieliśmy, będąc tam. Dajcie znać w komentarzach, czy to jest spoko, czy wolicie nas oglądać w domu tutaj. Co robimy, a nie w wannie. Tylko zastrzegam, że tu jest nudno. No i nie jest, że już no van life. Przynajmniej na razie. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia jutro.